Łukasz Brodzik, dzień dobry. Naszym gościem jest pani premier, europoseł Beata Szydło. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ważna sesja, ponieważ to początek prac Europarlamentu, wybory już za nami przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Tu niespodzianek raczej nie było. A czy będzie niespodzianka, jeśli chodzi o wybór przewodniczącej Komisji Europejskiej? Mówię przewodniczącej, bo kandydaturą Ursuli von der Leyen chyba nikt zaskoczony nie jest, ale czy ona może być pewna wygranej? No tak, rzeczywiście wszyscy spodziewają się tego, że będzie kandydatka tylko jedna. Ursula von der Leyen spotyka się w tej chwili z grupami politycznymi, próbuje do siebie przekonywać, spotkała się również z nami, z grupą EKR-u. Czy wygra, czy zostanie wybrana? Myślę, że ta niepewność do końca będzie, bo tak jak i poprzednio, 5 lat temu przecież, no, niewielką zaledwie różnicą głosów uzyskała tę nominację, także zobaczymy. No tak, a czym próbowała pani przewodnicząca przekonać posłów EKR-u, których notabene w ostatniej kadencji, mówię tutaj przede wszystkim o posłów Prawa i Sprawiedliwości, była mocnym krytykiem? Była mocnym krytykiem i też my w ciągu tej kadencji wskazywaliśmy na błędy, które von der Leyen popełniła. To przede wszystkim ona doprowadziła do tego dzisiaj, że dzisiaj europejska gospodarka ma potężne problemy, ponieważ forsowane przez nią programy, takie jak na przykład Zielony Ład, doprowadziły do tego, że europejska gospodarka jest w ogromnym kryzysie. Popełniła wiele błędów również i w innych obszarach. Oczywiście trzeba podkreślić, że jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, no tutaj rzeczywiście ona stanęła po stronie Ukrainy, tak jak i zresztą cały Parlament Europejski, to na pewno jest na plus, ale niemniej jednak jako przewodnicząca Komisji Europejskiej się nie sprawdziła, bardziej dzieliła niż łączyła i wydaje się, że ta linia, którą prezentowała w ciągu tych 5 lat, będzie kontynuowana. Ona o tym mówiła zresztą na naszym spotkaniu, ubierając to wszystko w takie słowa, żeby stworzyć wrażenie, że trzeba, jak to się popularne w jej ustach są takie określenia, że trzeba wyciągnąć wnioski, ewentualnie zmienić, ale mimo wszystko będziemy kontynuować to, co zostało rozpoczęte. Bo to ciekawa zapowiedź. Co to może oznaczać dla Polski? Bo jeżeli patrzymy to z punktu widzenia na przykład chociażby tego Zielonego Ładu, no to nie jest to pozytywna perspektywa. Absolutnie nie jest to pozytywna perspektywa i Zielony Ład jest ogromnym problemem dla Polski, dla innych krajów europejskich. To jest uderzenie oczywiście w rolnictwo, ale to jest też osłabienie europejskiej gospodarki i też uderzenie w kieszenie zwykłych mieszkańców Europy. Wielu z Państwa pewnie słyszało o tak zwanej dyrektywie budynkowej, czyli to wszystko, co będzie czekało właścicieli mieszkań, domów jednorodzinnych, dostosowanie ich do wymogów, które ta dyrektywa określa. Ogromne koszty, tysiące złotych, które trzeba będzie, setki tysięcy złotych, które będą musieli Polacy wyłożyć z własnej kieszeni, bo nie ma na to zagwarantowanych pieniędzy. To jest tylko jeden z przykładów, ale on pokazuje, że oderwanie od rzeczywistości elit brukselskich, na czele których stoi w tej chwili Ursula von der Leyen, jest ogromne. Dlatego trzeba się temu sprzeciwić. Dla mnie jest oczywiste, że Ursula von der Leyen nie zmieni swojej polityki, będzie nadal szła właśnie w tym kierunku, a w tle tego wszystkiego oczywiście jest chęć podporządkowania Unii Europejskiej, państw europejskich, członkowskich, no przede wszystkim interesom Niemiec, bo przecież toczy się też dyskusja i ona wróci, dotycząca chociażby zmian traktatów, a to oznacza zmiany ustroju Unii Europejskiej. Czy Polska będzie znów na ustach Europarlamentu i Komisji Europejskiej w związku z praworządnością? Mamy sytuację, o której się głośno mówi w mediach, o torturach ludzi zatrzymywanych przez rząd Donalda Tuska. Mamy sytuację no dość niespodziewaną, że pan Romanowski aresztowany wychodzi z więzienia i prokuratura musi się tłumaczyć z tej kompromitacji, które już sami posłowie Koalicji Obywatelskiej w ten sposób nazywają. Czy tutaj będzie także reakcja ze strony Unii Europejskiej, czy spodziewa się pani w ogóle jakiejkolwiek reakcji?
Nie spodziewam się, dlatego że przecież łamanie praworządności przez rząd Tuska trwa od początku, kiedy ten rząd powstał. Począwszy od zamachu na media publiczne, prokuraturę właśnie, no te skandale z aresztowaniem posłów, ministrów, pana ministra Kamińskiego, pana ministra Wąsika, teraz ministra Romanowskiego. To wszystko jest wychodzeniem poza ramy praworządności w Polsce i nie ma żadnej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen na spotkaniu, na którym próbowała nas przekonać do swojej kandydatury, została zapytana przez przedstawiciela polskiej delegacji właśnie o te kwestie. W ogóle się do tego nie odniosła. Nie odniosła się w ogóle w żadnym tej wypowiedzi do spraw łamania praworządności w Polsce. Ja tylko chcę przypomnieć, że kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, myśmy zostali od początku oskarżani o łamanie praworządności i tutaj między innymi w Strasburgu ja jako premier po kilku miesiącach zaledwie byłam i broniłam Polski, mimo że nie łamaliśmy praworządności. No to też pokazuje, jaka jest hipokryzja w Unii Europejskiej. Dzisiaj Donald Tusk nie musi tu stawać i się tłumaczyć. Nie musi tu stawać, wręcz jest chwalony, jest głównym negocjatorem, jak przynajmniej donoszą polskie media. Jak sam twierdzi, jeżeli chodzi o kształt Komisji Europejskiej. No więc to pokazuje, że liberalno-lewicowe ugrupowania zrobią wszystko, żeby konserwatywne partie, które rządzą w danych krajach, miały coraz trudniejszą sytuację. To dotyczy na przykład w tej chwili również Włochów. Pani premier Meloni co chwilę jest stawiana pod ścianą i grożą jej palcem, że jeżeli nie spełni ich oczekiwań, to nie otrzyma na przykład pieniędzy. To dotyczyło polskiego rządu, kiedy myśmy rządzili. Czas, żeby to się zmieniło, bo to zaczyna być podstawowe pytanie o sens istnienia Unii Europejskiej, która zamiast łączyć, a taka przecież była idea jej powstania, i budować w solidarność państw, szanując suwerenność poszczególnych państw członkowskich i decyzje, które zapadają w tych państwach przez wybrane w demokratycznych wyborach władze, a próbę podporządkowania właśnie temu, co tutaj się dzieje, i narzucenia tego dyktatu. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze panią Ursulę von der Leyen? Co zrobiło zresztą ostatnim razem, mimo tego, co się później działo. Może tego się nie spodziewaliście, a może to było po prostu mniejsze zło. I czy Ursula von der Leyen w związku z tym będzie miała szansę, czy nie będzie miała szansę na objęcie ponownie fotela przewodniczącej Komisji Europejskiej? Ja uważam, że 5 lat temu popełniliśmy błąd, popierając Ursulę von der Leyen. Polityk, jak się do błędu przyznaje, to jest dość niespodziewana sytuacja. Tak, ale trzeba też wyciągać wnioski z decyzji i umieć się przyznać do błędu, dlatego że wtedy rzeczywiście to była argumentacja wyboru mniejszego zła i próba wyjścia też naprzeciw oczekiwaniom tej większości w Parlamencie Europejskiemu, licząc na to, że my jako ugrupowanie rządzące w Polsce będziemy mogli liczyć na dialog. Potem okazało się, że jest zupełnie inaczej. Dlatego trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Ja osobiście na pewno nie zagłosuję za panią Ursulą von der Leyen, ale taka jest też decyzja naszej delegacji, polskiej delegacji, że my tej kandydatury popierać nie będziemy. To na koniec zapytam, jaka będzie ta kadencja w takim razie. Czego pani się spodziewa, co na pewno będzie, a czego na pewno zabraknie? Znaczy, trochę rozczarowujące jest chyba to, że ugrupowania konserwatywne się podzieliły, bo przed tymi wyborami liczyliśmy na to, że po pierwsze zwiększy się reprezentacja ugrupowań konserwatywnych, i tak się stało. Natomiast w tej chwili to jest kilka ugrupowań, kilka grup. Być może w trakcie kadencji ta współpraca będzie jakaś, zacieśni się. Na pewno łączy nas wiele spraw, które dotyczą wartości, które dotyczą właśnie spojrzenia na gospodarkę europejską, tego, co powinno łączyć w Unii Europejskiej. No problemem na pewno jest kwestia wojny na Ukrainie. Nasze stanowisko, stanowisko EKR-u jest jednoznaczne. Ukraina musi być przez nas wspierana. Natomiast no, trudno się spodziewać tutaj jakiejś zmiany tej polityki
europejskiej znacznej w momencie, kiedy te ugrupowania, które tworzyły większość, liberalno-lewicowe, nadal tę większość będą tworzyły, ale naszym zadaniem dzisiaj jest po prostu wstrzymanie tych złych decyzji, odwrócenie tych złych decyzji, powstrzymanie tego szaleństwa, które prowadzi do upadku gospodarki europejskiej. I myślę, że w tych kwestiach będziemy mieli możliwość blokowania tych złych decyzji. Być może w trakcie kadencji dojdzie też do pewnej zmiany i refleksji wśród naszych kolegów z IPP. Przecież tam też są politycy, którzy widzą i rozumieją, że Unia Europejska zmierza w złym kierunku. Zobaczymy, ale tych wyzwań jest na pewno dużo. To najważniejsze, żeby Europa, to są na pewno kwestie bezpieczeństwa i kwestia gospodarki, bo tak jak mówię, Europa dzisiaj niestety zaczyna popadać w coraz większy kryzys gospodarczy, a to będzie oznaczało, że ludzie będą biednieli, będą tracili pracę i będą się rodziły kolejne poważne kryzysy. Pani premier, chciałem powiedzieć, że to było ostatnie pytanie, ale jeszcze jedno muszę zadać. Powiedziała pani, że prawicowe partie w Europarlamencie się podzieliły. A czy Prawo i Sprawiedliwość po tej sytuacji w Małopolsce, w sejmiku, też trzeba powiedzieć, że tam nastąpiło jakieś podzielenie? Czy wszystko jest dobrze? Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Małopolsce i kontynuuje to, co w ciągu ostatnich 5 lat, tam po poprzedniej kadencji, zostało rozpoczęte i to jest wielki sukces i oby tak dalej było i myślę, że te napięcia, które były już opadły, bardzo dobry zarząd, bardzo dobry marszałek, oby się działo jak najlepiej w Małopolsce i myślę, że trzeba też ufać ludziom i rozmawiać z ludźmi, bo to jest najistotniejsze, a czasami tego zaufania, dialogu i rozmowy zabrakło i w tym przypadku właśnie brakło takiej rozmowy i tego dialogu. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. To mówiła Beata Szydło, była premier, także europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego.